No, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu z cyklu Wybierz grupę, wybierz obiekt, wybierz kartę. A jest to czytanie, jak sama nazwa wskazuje, na trójkąty miłosne. Zobaczymy, co tutaj się u Was dzieje, jak sytuacja się potoczy. Kochani, zawsze robię to czytanie z perspektywy tak jakby tej drugiej bądź trzeciej osoby, czyli że Wasz partner ma do wyboru Was i jeszcze kogoś. Oczywiście, jeżeli ta sytuacja wygląda inaczej, to spróbujcie to jakoś pod siebie podłożyć. Mi jest ciężko, że tak powiem, dopasować się do każdego trójkątu miłosnego i do każdej perspektywy. Także mam nadzieję, że w tym czytaniu odnajdziecie coś dla siebie, jakąś radę, przewodnictwo, no i potencjalną przyszłość. Co z tego wyjdzie? Jak to się wszystko dalej potoczy. Kochani, tradycyjnie mamy trzy grupy do wyboru. Grupa numer jeden, Steampunk Tarot. I tu w podpowiedzi jest muszelka winniczkowa. Mhm. Grupa numer dwa, Britster Dye Tarot. I tu w podpowiedzi jest różowy kwarc. Taki bladziutko różowy. Tutaj praktycznie widzę w kamerce, wygląda jak biały, ale jest różowy, delikatnie. I grupa numer trzy, Everyday Witch Tarot. I tu w podpowiedzi jest po prostu czerwone serduszko. Więc wybierzcie grupę, która Was najbardziej przyciąga. Pamiętajcie, żeby jak coś to sobie zamienić rolę, bo ja zawsze robię to w ten sposób, że w jednym rzędzie zajmujemy się Waszym partnerem, partnerką i tą drugą osobą, czyli co myśli, co czuje i co zamierza. Drugi rząd to jesteście Wy, czyli co myśli, czuje, zamierza wobec Was i osobno rada dla Was, tak? Jeżeli tutaj poczujecie, że coś jest nie tak, że bardziej rezonujecie z tą pierwszą stroną, to jak najbardziej, kochani, dopasujcie to pod siebie. Oczywiście wszystkie te czytania są bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. Robione są z intencją najbliższych 30-40 dni, ale pamiętajcie, że tarot rządzi się swoimi prawami i ten czas może się skrócić, wydłużyć w zależności od osoby i potrzeb. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, oczywiście, komentarza. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to oczywiście zasubskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło i z góry dziękuję bardzo za całe wsparcie. Moi nowi widzowie, zachęcam Was również do zajrzenia do opisu pod filmem, ponieważ jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi no warto się zapoznać. Znajdziecie tam również czasówki do poszczególnych grup, tak żeby łatwiej Wam było przeskoczyć do grupy, która Was interesuje. Oczywiście oprócz tarota będą nasze aniołki romansowe, nasza wyspa miłości, oficjalne nazwy znajdziecie też w opisie pod filmem. I już nie przedłużam, kochani. Grupa numer 1, grupa numer 2, grupa numer 3 i jedziemy do jedyneczek. Witam Was serdecznie, grupa numer 1. Jeżeli wybraliście talię Steampunk Tarot i naszą winniczkową muszelkę, no to to jest Wasze czytanie z cyklu Trójkąty Miłosne. Zobaczmy, co dalej w tej sytuacji, jak to się wszystko potoczy. Ok, czyli pierwszy rząd to jest Wasz partner, partnerka i ta druga osoba. Co myśli o niej, czy tam o nim? Dziewiątka kielichów. Co czuje? Królowa pentakli. I co zamierza? Trójka mieczy. Co myśli, czuje, zamierza, jeśli chodzi o Was? Co myśli? Siódemka mieczy. Czuje. Trójka buław. I co zamierza? Słońce, to jest ciekawe. Rada dla Was. Król pentakli. Wieża. I dziewiątka pentakli. Ok, zobaczmy nasze aniołki romansowe. Po jednej dla każdego. Dla każdej osoby. Dla Was jako radę też. Wylosujemy jednego. Pay attention to the red flags. Uważaj na czerwone flagi. Pozostań optymistą a propos swojego życia uczuciowego. I zasługujesz na miłość. I po wyspie miłości. Butterfly. Mamy motyla. Ewolucja, następna faza, wzrost. Healthy choices. Zdrowe wybory. I love. Miłość. Ja bym chciała sobie dołożyć po jednej karcie do tego rozkładu. Fortuny.
do wyników. Szóstka kielichów. No, ładnie nam się tutaj porobiło, ładnie, ładnie. Dobra, kochani, zaczniemy od tego pierwszego rzędu. Wasza osoba i ta druga, bądź ten drugi. Co tutaj? No, kochani, no z tą osobą ta osoba się bardzo dobrze bawi. Ten wasz partner, partnerka bardzo się dobrze bawi. Mam wrażenie, że sobie randkują, mają o czym pogadać. Wychodzą sobie właśnie na jakieś kolacyjki, nie kolacyjki, imprezy, może mają jakichś wspólnych znajomych. Dla części z Was to może być jakiś stały partner, stała partnerka tej osoby, ale nie musi, absolutnie nie musi, więc tutaj weźcie jak rezonuje. Aczkolwiek ta osoba myśli, ten Wasz partner, partnerka myśli o tej osobie w kategoriach czegoś stałego, bo mamy tą królową pentakli w uczuciach. I wygląda to, że jest... To kobieta, która może być matką, która może być żoną, jest to ojciec, który może być, jest to mężczyzna, który może być ojcem, który może być mężem. I ta osoba zdecydowanie myśli tutaj, żeby pójść właśnie wyżej z tą osobą, żeby zainwestować głębiej w ten związek, żeby poeksplorować, ale jednocześnie zamierza tutaj ukrywać dużo faktów, tak? Choćby was, choćby tą drugą stronę. I kochani, jeśli chodzi o zamierzenia wobec tej drugiej strony, mamy tutaj trójkę mieczy i koło fortuny. Mam wrażenie, że ta osoba chce tutaj zaryzykować, wejść coś głębiej. Może zamierza się przyznać trochę, tak czuję? Ósemka kielichów, księżyc, no nie, nie zamierza się przyznawać, nie. Ale jednocześnie, kochani, zamierza inwestować dalej w ten związek i ja to bardzo mocno czuję. Siła, król kielichów, no. Mam wrażenie, że ta osoba nie zamierza w ogóle rezygnować z tego trójkątu miłosnego. Tak jakby chce mieć ciastko i zjeść ciastko. Ale jednocześnie właśnie ta trójka mieczy mi tutaj mówi, że ta osoba zamierza zostać w trójkącie miłosnym, ale jednocześnie eksplorować dalej ten związek, tą relację. Zaryzykować, spróbować pójść dalej. Może zamierza gdzieś wyjechać z tą osobą, zabrać ją gdzieś, tak? Ale zamierza dalej właśnie, że tak powiem, wejść w kolejną fazę tego związku. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Bo u Was też nie ma tutaj takich złych kart na zasadzie... co ta osoba zamierza wobec Was, ale to zaraz do tego dojdziemy. Tak, także ta osoba chce tutaj wzrastać. Rozwijać tą relację. Wejść do kolejnej fazy. Ale jednocześnie będąc z Wami, bo Was nie chce tracić. Co się dzieje w tej głowie, co się dzieje u tej osoby w głowie a propos Was? No ta osoba dalej zamierza Was oszukiwać. I jest bardzo dużym optymistą, bo ma nadzieję, że Wy się w ogóle w tym wszystkim nie połapiecie. Mam wrażenie, że też bardzo dobrze wpływacie na tą osobę, tak? Jesteście bardzo opiekuńczą osobą i ja to bardzo tutaj mocno czuję. Z tą szóstką kielichów i właśnie tym healthy choices. Mam wrażenie, że ta osoba właśnie nie chce z Was zrezygnować, bo przy Was się czuje bardzo dobrze. Ta część z Was mam wrażenie, że się długo znacie. Możecie być przyjaciółmi dawnymi, może to być jakiś dawny kochanek, kochanka, ktoś, kto powrócił do Waszego życia. Dlatego ta osoba nie chce z Was rezygnować. Co czuję? No dla mnie tą trójką była ewidentnie patrzy w tamtą stronę, ale jednocześnie stoi tutaj na brzegu. Także tak jak mówię, nie zamierza z Was rezygnować, mimo że tutaj w sumie ani po tej stronie, ani po tej stronie nie ma jakiejś specjalnej miłości, tak? Bardziej jest właśnie, mówię, chce mieć ciastko i zjeść ciastko. I co ta osoba zamierza wobec Was? No właśnie kontynuować tą znajomość, tak? To słońce, czyli zabawa, miłość, tak? Prezenty, spotkania, tego typu rzeczy. Ta osoba nie zamierza z Was rezygnować, ale jednocześnie też im będzie inwestować w to. Więc mówię, będzie dalej grać na dwa fronty. Nie wiem, co Wam mówi, kochani, nie wiem, co Wam mówi, ale dalej zamierza tutaj grać na dwa fronty. I dla mnie jest to tutaj bardzo, ale to bardzo wyraźne.
Kochani, rada dla Was. No właśnie, zasługujecie na miłość i na taką miłość przez duże M. I nie czuję, żeby ta osoba była Waszą miłością, kochani. Czuję, że ta miłość jest o wiele, wiele gdzieś tam het dalej. Dokładnie, ktoś... Dokładnie, powinniście się, kochani, wycofać z tego. No, dokładnie. Kochani, dla mnie jest to informacja, że czas zburzyć pewne oczekiwania wobec tej osoby. Bo jeżeli myślicie, że ta osoba będzie Waszym mężem, żoną, albo że uzyskacie jakąś stabilizację z tą osobą, no to czuję, że się mocno po prostu rozczarujecie. I czas przestać żyć tymi oczekiwaniami, uwolnić się z tej sytuacji i eksplorować inne tereny. Dla mnie jest to ewidentna informacja. Dla części z Was może to być informacja też taka, mówiąca o tym, żeby skupić się na sprawach finansowych, rozwoju własnej firmy, działalności, wejściu na wyższe szczeble kariery, tak? Na swojej stabilizacji takiej no typowo finansowo-zawodowej. Więc dla części z Was to może być dobry sposób, żeby przełożyć swoje zaangażowanie z tej sytuacji właśnie na coś, co będzie bardziej korzystne dla Was. No i dla mnie jest to informacja, że naprawdę zasługujecie na miłość i powinniście uwolnić się z tego pseudo-związku, z tej pseudo-relacji, tak, miłosnej i znowu zadbać o siebie, o swój komfort, ponieważ czeka na Was ktoś o wiele lepszy, ktoś, kto będzie godny Waszej miłości i ktoś, kto w pełni będzie mógł się zaangażować w tą miłość, bo mamy tu unconditional love, tak? No i też mamy to self-love, kochani. You deserve love i self-love. Także powinniście bardziej kochać siebie w tej sytuacji i dbać o swoje potrzeby, ponieważ no, ta osoba, że tak powiem, nie zabezpieczy Waszych potrzeb, tak? Szczególnie jeśli chcecie stałego związku, bo nie zamierza się zaangażować. Tak w pełni, na 100%. Więc tutaj oczywiście decyzja należy do Was, ale ja Was, kochani, ostrzegam, że ta osoba dalej zamierza grać tutaj na dwa fronty i nie zamierza właśnie tutaj rezygnować ani z jednego, ani z drugiego. No to jest właśnie to. No, separacja tutaj kogoś czeka. Unrequited love, widzicie? Także jedyneczki, oczywiście decyzja należy do Was, ja trzymam za Was kciuki, zadbajcie o siebie, bo naprawdę zasługujecie na prawdziwą miłość i czas dla części z Was naprawdę się tutaj uwolnić z tego więzienia, z tych blokad i zacząć żyć i eksplorować nowe tereny. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie, powodzenia życzę, wszystkiego dobrego, kochani, no i lecę do dwójeczek. Witam Was serdecznie, grupa numer 2, jeżeli wybraliście talię Britster Die Tarot i nasz piękny różowy kwarc, no to kochani, to jest Wasze czytanie z cyklu Trójkąty Miłosne. Co dalej w tej sytuacji? No to zobaczmy. Rząd numer 1, czyli Wasza osoba, Wasz partner, partnerka, no i ta druga strona. Co myśli? Cesarz. Co czuje? Siódemka buław. I co zamierza? Królowa kielichów. I teraz Wasz rząd. Co myśli, czuje, zamierza wobec Was? Co myśli? Piątka pentakli. Co czuje? Rycerz kielichów. I co zamierza? Śmierć. Rada dla Was. Słońce. Król buław. Koło fortuny. Dobra. Zobaczmy aniołki romansowe. Let your friends help you. Pozwól, żeby przyjaciele Ci pomogli. Soulmate, bratnia dusza. I dla Was
Release your ex. Uwolnij się od exa. Ciekawe. Zobaczmy wyspę miłości. Chaser, czyli ten, który goni. Stabbed in the back. Dźgnięty nożem. I soulmates. Bratnie dusza. To jest ciekawe. No dobra. Kochani, ja nie wiem w ogóle, czy wy jesteście jeszcze razem. Tak trochę nie czuję tego z tego czytania, ale tak jakby energetycznie dalej jesteście połączeni. Ale oczywiście może być inaczej. Ok, kochani, czyli wasz partner, wasza partnerka kontra ta druga strona. Mamy tutaj do czynienia, mam wrażenie, że z jakiejś przyjaźni coś tutaj się przeradza. Mamy tutaj informację, że być może właśnie ten wasz partner, partnerka ma w swoim gronie przyjaciół, znajomych, kogoś, kto mam wrażenie, że non-toper za nim gonił, zwracał uwagę, komplementował, w jakiś sposób angażował się właśnie, że tak powiem, w tą relację tą osobą i coś tu się zaczyna zmieniać, coś tu zaczyna ewoluować w tej sytuacji. Mam wrażenie, że wasz partner, wasza partnerka widzi tę osobę w perspektywie dojrzałości, czegoś konkretnego. Ta osoba zaczyna doceniać potencjał tej osoby, stabilizację, takie poczucie bezpieczeństwa, szansę na zbudowanie czegoś stałego. Ale emocjonalnie jest trochę zablokowana na tą osobę. Emocjonalnie, kochani, ja czuję, że jej serce należy do was. Ale mam wrażenie, że tu jest kwestia taka, że ta osoba bardziej racjonalizuje tę sytuację i czuje, że dla jej dobra, dla jego dobra będzie lepiej wybrać tą osobę ze względu na to, że tu są dobre perspektywy na przyszłość. Że ta osoba jest stabilna, może dobrze zarabia, daje to poczucie bezpieczeństwa, ten komfort i ta osoba zamierza dosłownie się zakochać w tej osobie, zamierza się zaangażować w tą relację, zamierza się zaangażować w tą miłość i zamierza zaangażować się w ten związek. Dla mnie jest to ewidentne tutaj. Zamierza otworzyć swoje serce na tą osobę i wejść z nią, czy tam z nim, w stałą relację. Kochani, co do was? No cóż. Ta osoba myśli, że jesteście bratnimi duszami i to jest bardzo prawdopodobne, bo u was też wyszła karta bratnich dusz, tylko z innej talii. Aczkolwiek ta osoba czuje się zdradzona przez was. Nie wiem, kochani, co się stało, nie wiem, co zrobiliście, bądź czego nie zrobiliście, ale ta osoba myśli, że nie dajecie po prostu z siebie 100%, że nie angażujecie się w tą relację, że ignorujecie tą osobę. Mam wrażenie, że czuje się trochę porzucona przez was w tej sytuacji. Czuje się niedowartościowana, czuje się niegodna, czuje się źle w tej sytuacji, jeśli chodzi o takie bardziej intelektualne sprawy. Aczkolwiek jeśli chodzi o serce, to serce tej osoby należy do was. Ta osoba was kocha. To musicie wiedzieć, że widzi do was naprawdę bardzo ciepłe uczucia, ale jej umysł podpowiada, że nie jesteście dobrymi partnerami, że nie stworzycie kompatybilnego związku, mimo że wasze serce są gdzieś tam, wasze dusze są połączone. Coś czuje, że się wydarzyło między wami. Coś się wydarzyło między wami, ta osoba czuje się zdradzona, zraniona. Może czuje, że nie gracie fair wobec niej, może sama czuje, że was w jakiś sposób zdradziła i przez to czuje się niegodna was. Nie wiem, to już weźcie jak rezonuje. Ale co zamierza zakończyć tą relację? Albo już ta relacja dla tej osoby jest zakończona, to już weźcie jak tam czujecie, jak tam to jest w waszej sytuacji. Ale ta osoba, wasz partner, partnerka zamierza to zakończyć. No i zaangażować się w tą drugą relację. Dla mnie jest to tutaj bardzo ewidentne. Kochani, co dla was? Mam wrażenie, że wy po prostu musicie się uwolnić od tej sytuacji. Dlatego powiedziałam, że dla części z was czuję, że ta sytuacja jest zakończona, bo tutaj też jest to release your ex. Część z was wie, że coś was tutaj łączy. Ale z drugiej strony, kochani, ja mam wrażenie, że wy macie jakieś takie wyższe oczekiwania odnośnie partnera, partnerki. Więc czas się uwolnić po prostu z tej sytuacji energetycznie i zacząć żyć. Wyjść do ludzi, zacząć się spotykać z innymi osobami, zacząć radkować, być w centrum uwagi, ale też uświadomić sobie prawdę, że mimo, że wasze dusze gdzieś tam są połączone, może w tym życiu to nie być
możliwe, żebyście byli razem, tak? Czas ruszyć naprzód, kochani. Koło fortuny jest tą energią, która mówi, że czas na lepsze zmiany, nowe zmiany, czas ruszyć do przodu. Coś, kochani, do Was idzie. Coś, kochani, do Was idzie, coś o wiele lepszego, coś bardziej korzystnego. No, król mieczy, dokładnie, czas się tutaj odciąć z tej sytuacji. Może zacząć pracować nad sobą, tak? Mm-hmm. No wyjść z jakiegoś takiego myślenia, takiego właśnie martwego kręgu, kochani. No i król buław, królowa buław. Mam wrażenie, że dla części z Was czeka właśnie Was jakiś nowy związek, nowa relacja, więc nie ma sensu tkwić w tej. Mimo, że mówię, gdzieś tam energetycznie to podpięcie jest. Mm-hmm. Dokładnie, zasługujecie, kochani, na miłość, zasługujecie na taką prawdziwą miłość z prawdziwego zdarzenia. No i mamy not today. Mam wrażenie, że czas, kochani, powiedzieć temu stop i naprawdę otworzyć się właśnie na nowe pocałunki, na nowe osoby i na zakochanie się w kimś nowym. Mhm, bo coś takiego tutaj do Was się zbliża, moi drodzy. Mhm. I czas sobie uświadomić prawdę, tak, że no, czas po prostu zacząć działać, czas ruszyć do przodu i uwolnić się od tego, co Was tutaj trzyma. Mhm. I otworzyć swoje serce na nowe przygody. Tak jest. No dobra, moje dwójeczki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę powodzenia. Powodzenia, wszystkiego dobrego, kochani. No i lecę do grupy numer 3. Serdecznie, grupa numer 3. Jeżeli wybraliście talię Everyday Witch Tarot i nasze czerwone serduszko, no to jest Wasze czytanie z cyklu Trójkąty Miłosne. Co dalej? No to zobaczmy, co tutaj się dzieje i jak to się dalej wszystko potoczy. Wasz partner, partnerka i ta druga osoba. Co tu się dzieje? Co myśli, co czuje, co zamierza? Co myśli? Król Mieczy. Co czuje? Dziewiątka Pentakli. I co zamierza? Ósemka Mieczy. Mhm. Co myśli, czuje, zamierza wobec Was? Myśli, ósemka kielichów, czuje, siódemka mieczy i zamierza, ósemka pentakli. O, ciekawe połączenie. Rada dla Was, król pentakli, dziewiątka kielichów, cesarz, nieźle. Sobie muszę dołożyć dwie karty. As buław. Księżyc. Mhm. Coś mi się wydaje, kochani, że tu mamy sytuację, w której byliście w stałym związku z tą osobą, albo jeszcze jesteście w stałym związku z tą osobą i ta osoba znalazła sobie kochankę, kochanka. Tak to widzę, moi drodzy. Tak to widzę. Ale dobra, zobaczmy sobie jeszcze dalej. Aniołki romansowe. Połóżmy sobie. Pasja, namiętność u Was. Forgiving and learning, dokładnie. Czyli tak wybaczanie, tak, i nauka. Dla Was retreat. Dobra, i co z Wyspy Miłości? Addiction, to jest jakieś uzależnienie, ale też kontrola, obsesja, chęć posiadania. A tu jest Healing Heart, dokładnie. Uleczone serce. I dla Was Soulmates, też bratnie dusza. Mhm. Mamy też Heartbroken na spodzie.
Właśnie, wy macie chyba, kochani, złamane serce tutaj trochę po tej sytuacji, ponieważ czujecie, że to jest wasza bratnia dusza, kogoś, z kim tworzyliście stały związek. Moi drodzy, to jest bardzo ciekawe, co tu wychodzi. Ale chyba będę miała dla was dobre wiadomości, o ile właśnie tego chcecie. No nie wiem, to już, że tak powiem, do was należy. No właśnie, to jest to. No pewnie, że to jest to. Słoneczko moje najdroższe. Wasz partner, partnerka i ta druga osoba. Nazwijmy kochanek, kochanka, bo tak to dla mnie wygląda. Powiem wam tak. Z tą osobą łączy go, ją, namiętność. Przede wszystkim pasja, namiętność, seks być może, albo takie poczucie, że zostałem doceniony, zostałem doceniona. Ale coś tu zaczyna się niefajnego dziać. Mam wrażenie, że ta osoba czuje, że ten kochanek, ta kochanka jest za bardzo obsesyjny, że próbuje kontrolować, że no, nie zaczyna być tutaj dobrze. Mam wrażenie, że ta osoba po prostu zaczyna mieć tego wszystkiego trochę dość. Poza tym czuję, że wasze że serce tej osoby, że waszego partnera, partnerki, no, gdzieś należy jednak po tej stronie. Gdzieś jednak tu się znajduje, u was. Mimo, że to jest bardzo mocno wyparte, ale mam ochotę dołożyć sobie jeszcze jedną kartę zaraz, ale to zaraz. Moi drodzy, jeżeli chodzi o myśli waszego partnera, partnerki wobec tego, tej kochanki, kochanka, no ta osoba zamierza się tu odciąć. Ma dość, ma dosyć jakiejś kontroli nadmiennej, ma dosyć jakichś wymagań, tak? Miał nadzieję, że to będzie takie luźne i przyjemne, a tymczasem no nie fajnie to wychodzi. Zamierza odzyskać swoją niezależność, zamierza odzyskać siebie w tym wszystkim, ponieważ czuje się w tej relacji jak w więzieniu. Dosłownie, tak wam powiem. Czuje się jak w więzieniu. I zamierza uwolnić się z tego więzienia i rozpocząć swoje nowe życie. I czuje, że to nowe życie będzie znowu z wami. Więc, kochani, ta osoba zamierza się odciąć od tej sytuacji i dla mnie jest to bardzo, bardzo ewidentne. Ja sobie dołożę jeszcze jedną kartę tutaj do waszej sytuacji i zaraz będziemy sobie patrzeć. No właśnie. Dokładnie. To jest to, co pomyślałam. No i trójka kielichów na spodzie, jak nic. Król buła w słońce. No pięknie. Powiem wam tak, no ta osoba pragnie wrócić. Pragnie wrócić do was, pragnie spróbować jeszcze raz. Mamy tą ósemkę kielichów. Dla mnie jest to ewidentnie tutaj z tym forgiving and learning, karta powrotów, że ta osoba myśli o powrocie do was. Myśli o powrocie do was. Co czuje? Wie, że zraniła was. Wie, że was bardzo, ale to bardzo zraniła, ale chce uleczyć to serce. Chce być może coś wyjaśnić, chce przyznać się do błędu i mam wrażenie, że zrobi wszystko, żeby tutaj był jakiś nowy początek między wami. Chce ponownie też otworzyć się na was. Wie, że tylko wy jesteście w stanie go, czy tam ją zrozumieć i tylko z wami jest w stanie naprawić swoje życie, swoje szczęście, tą miłość, to wszystko. Pragnie wybaczenia, nauczyła się ważnej lekcji z tej sytuacji i pragnie, żebyście dali jej, jemu kolejną szansę. Zamierza się bardzo starać, zamierza, nie wiem, zainwestować w jakieś psychoterapię, tak, coaching, coś w tym stylu, żebyście razem gdzieś poszli, ale zamierza naprawić swoje błędy. Będzie się starać naprawdę ponad wszystko, żeby naprawić te spalone mosty, żeby naprawić tą relację między wami, ponieważ chce tutaj ewidentnie nowego początku. Nowego początku tylko i wyłącznie z wami. Pragnie pojednania i tak jak mówię, będzie działać, będzie atakować, będzie walczyć, ponieważ tylko z wami widzi swoje szczęście. To jest dla mnie tutaj bardzo, ale to bardzo ewidentne. No kochani, rada dla was. No cóż wam mogę powiedzieć? Dla mnie jest to taki przekaz, żebyście się skupili na tym, co daje wam poczucie szczęścia i poczucie stabilizacji. Ja czuję, że wy jesteście naprawdę bratnimi duszami, ale że wasze serduszko w wyniku tej sytuacji no, zostało zranione. No to jest dla mnie tutaj no, dosłowne. Mamy to retreat. Czuję, kochani, że dobrze wam zrobi wyjechanie gdzieś razem. Wiecie? Jeżeli ta osoba już się do was odezwie i zaproponuje powrót i tak dalej, czuję, kochani, że powinniście zachować taką dojrzałość, ale jednocześnie skorzystać z tej propozycji. Bo tutaj macie szansę znowu wrócić na te właściwe tory. Tam, gdzie jest bezpieczeństwo, gdzie jest poczucie przyjaźni, poczucie spełnienia, zaufanie. Tylko musicie
odbudować właśnie to zaufanie do siebie i znowu cieszyć się sobą, tak? Ponieważ ja czuję, że ta osoba daje Wam dużo szczęścia, daje Wam też dużo takiego bezpieczeństwa. Część z Was ma rodzinę z tą osobą, dzieci i to będzie korzystne, że tak powiem, dla obu stron, tak? Ale mamy to retreat, czuję, że właśnie dobrze zrobi Wam właśnie jakiś wyjazd, może z dziećmi, kochani, może bez dzieci, jeżeli nie macie dzieci, no to wiadomo, że bez dzieci i rozpoczęcie, widzicie, new love, nowego etapu w tym związku, w tej relacji. Czuję, że to będzie, kochani, dla Was korzystne. No, reconciliation. Czyli dla części z Was warto dać tutaj temu szansę. Naprawdę warto dać temu szansę, ponieważ macie tutaj okazję naprawić jakieś stare błędy, nauczyć się ważnych rzeczy, uzyskać jakąś obfitość, odbudować właśnie tą relację, przywrócić jakieś wspomnienia, ale też budować nowe wspomnienia, które no właśnie, jesteście bliźniaczymi płomieniami, także to może być ciężka przeprawa. Ta sytuacja mogła być tutaj ważna, żeby Wasza dusza, dusza Waszego partnera ewoluowała. Także kochani, no to jest takie mocne połączenie, ale wygląda na to, że ta osoba zdecydowanie idzie w Waszą stronę, wybiera Was, chce naprawić to, co spieprzyła, przepraszam za wyrażenie, i chce, żebyście dali mu czy tam jej kolejną szansę. No i oczywiście to wszystko będzie od Was zależeć, ale ja czuję, że naprawdę tutaj możecie stworzyć coś razem pięknego, jeżeli dacie temu szansę oczywiście. No dobra, trójeczki, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Powodzenia życzę. Powodzenia z całego serducha. Wszystkiego dobrego. No i do zobaczenia. Buziaki. Pa, pa.